Zek z Brozło. Wspólnie całkowicie zaskoczeni. Nie spodziewali się kanonady. Nie spodziewali się tego, że ktokolwiek zagrozi im w ich poczynaniach. Na ziemi niskiej czuli się już bezpiecznie. Uważali, że to ich ziemia. A kasztelan z Brozło, nie no, figurantem tutaj jest. Jednakże z Brozło jego dzielne armaty bombardy wprowadziły zamieszanie w szeregach zboju. W końcu udało im się powstać, przywdziać zbroję i czekali na atak wojsk z Brozła. Chmura dymu jeszcze nie opadła, kiedy pierwsze szeregi z Brozły padły na zbójcerzy. Brawa dla Zbrozła, jego dzielnych obrońców ziemi liwskiej! Tu usłyszeli, że mieszkańcy ich wspierają. Ruszyli, aby rozprawić się ze zbójcerzami. Rozgorzała bitwa tak zapalczywa, jakiej najstarsi wojowie nie pamiętali. Wojownicy parli na siebie tak uporczywie, że w końcu uczynił się ścisk straszliwy. W tym ścisku pomieszały się ludzkie ciała, zbroje i tarcze. Tu i ówdzie nie dość miejsca było na rozmach miecza czy topora, więc chwytano się za ramiona. Wbijano sobie w piersi gardła krótkie mizerykordie. Bito się złamkami i rękojeściami mieczów. Pierwsze trupy zaczęły ścielić pole. Choć niektórzy już padali, ryk walczących mobilizował kompanów do dalszej zaciekłej walki. Bój